Sieć delikatesów Mantros oferuje ogromny wybór wysokiej jakości produktów importowanych i krajowych. Zawsze świeżego pieczywa, mięs, wędlin, owoców, produktów organicznych i znakomitych wyrobów garmażeryjnych. W każdą środę 15% zniżki dla seniorów. Mantros to jakość i dobre ceny. Zapraszamy do sieci delikatesów Mantros w trzech dogodnych lokalizacjach. Pełna oferta promocyjna na stronie internetowej mantrosdeli.com oraz w gazetach i w punktach sprzedaży. Wytworne sale bankietowe do 600 osób. Najbardziej udane wesela i najlepsze rekomendacje od zadowolonych klientów. Serdecznie zapraszam do Laundry Manor. Dzwoń 847-967-0966. Chcesz zapewnić sobie i swojej rodzinie spokój i bezpieczeństwo? Wybierz Farmers Insurance. Oferujemy tanie i dobre ubezpieczenia na życie, zdrowie, samochody, domy, biznesy i wiele innych. Nazywam się Magda Woroniecki i zapraszam do swojego biura. Pamiętaj, mieć ubezpieczenie, a być dobrze ubezpieczonym, to są dwie różne rzeczy. Zapraszamy już dziś do naszego biura po darmową wycenę. Możemy zacząć drugą część spotkania. Pan Jerzy chciał coś jeszcze powiedzieć, zanim my już zaczniemy zadawać Państwu Żywowskim pytania. Ja chciałem tylko dodać jedną rzecz, że my musimy w tej chwili przez to zagrożenie, które świat nam niesie dla małżeństwa, umacniać nasze małżeństwa. Jeżeli nie zaczniemy umacniać, to nas rozbiją i zniszczą cały świat. To jest bardzo potrzebne, żebyśmy my myśleli o naszych małżeństwach, o relacjach w naszym małżeństwie. Nie będzie miłości, świat zginie. To my musimy dbać o to. Dlatego bardzo pragniemy i prosimy o pomoc, o modlitwę, o wsparcie i czuwanie nad tym, żebyśmy my mogli młodzieży coś dać, bo wiele problemów wychodzi z tego, że my jako rodzice często nie daliśmy dobrego przykładu i w tej chwili cała sprawa z tymi różnymi małżeństwami, w którymi nie są małżeństwami, tylko związkami, tak niszczy nasze małżeństwa, nasze rodziny, bo to jest atak, to jest po prostu atak na małżeństwa i prosimy, bądźcie z nami i zapraszamy na spotkania małżeńskie w najbliższym czasie tu w Chicago. Dziękuję bardzo. Prosimy o pytania. Chciałem zapytać, czy spotkania małżeńskie mają kontynuację w dalszym życiu? To znaczy, no, są te rekolekcje i co dalej? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy inicjatywa spotkania małżeńskiego jest jakąś alternatywą, konkurencją do domowego kościoła? Jestem członkiem domowego kościoła akurat tutaj w Chicago. Na razie tyle. Jest kontynuacja, jest możliwość kontynuacji. W zasadzie są to jednorazowe rekolekcje, a jest możliwość kontynuacji. Bardzo wiele małżeństw, które uczestniczy w spotkaniach małżeńskich, chce dalej iść tą drogą i jest możliwość uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych i są także rekolekcje pogłębiające różnego rodzaju, w których można uczestniczyć później. Jest to w zasadzie formacja stała, formacja permanentna. Te grupy są grupami wsparcia.
Także ta możliwość kontynuacji jest. Natomiast spotkania małżeńskie nie są ani alternatywą, ani konkurencją dla kościoła domowego, są po prostu inną duchowością. Tak jak w kościele istnieją różne zakony i wiek XIX był okresem powstawania bardzo wielu zgromadzeń zakonnych o różnego rodzaju kierunkach, duchowościach, tak wiek XX, a zwłaszcza jego druga połowa, jest okresem powstawania bardzo wielu ruchów, stowarzyszeń w okolicy ludzi świeckich i ruchów właśnie ludzi świeckich, właśnie w okolicy Soboru Watykańskiego II, który dał pewnego rodzaju zielone światło różnego rodzaju innym inicjatywom. Duchowość kościoła domowego nie wszystkim, nie zawsze odpowiada, więc to jest inna jakaś możliwość dla osób, które czego innego poszukują. To jest także tak, jak w zgromadzeniach zakonnych. Są trapiści i są dominikanie, są jezuici i są franciszkanie. No więc tu słusznie Halinka podpowiada, że wiele małżeństw uczestniczących w kościele domowym, gdzie jedną z ważnych momentów formacji jest dialog i nie może sobie z tym dialogiem poradzić, jeździ, w każdym razie tak jest w Polsce, jeździ na weekendy spotkań małżeńskich, aby poznać głębiej właśnie zasady dialogu, przeżyć je i doświadczyć. Tak, nawiązując do pani Halinki słów, że tak kobieta wiele lat gada i mąż tak słucha, to mam takie zapytanie, czy tak łatwiej w tym dialogu dotrzeć, właśnie jeżeli jest wiele lat doświadczenia jedno do drugiego, czy ten dialog jest łatwiejszy do przerobienia dla małżonków, czy też może młodym parom, którzy są dopiero na nowej drodze, gdzie wydaje się, że takiego fajnego ducha można właśnie na początku natchnąć. Czy jest taka różnica właśnie w tym, czy z perspektywy patrząc, jak państwo grzybowscy już tyle lat prowadzą te dialogi, czy to jakoś procentowo to można odnieść właśnie do małżeństw z krótkim stażem i z długim stażem? Dziękuję. Ja nie wiem, czy można to odnieść procentowo. Kto bardziej skutecznie potrafi nauczyć się dialogu wyniesionego ze spotkań małżeńskich. Natomiast na pewno to jest fundamentem, na którym budujemy i którego się uczymy całe życie. Uczymy się dialogu naprawdę całe życie, dlatego że nawet my z mężem, znając zasady dialogu, potrafimy czasami, jak mąż mówi, ty mnie nie słuchasz. Ja mówię, zaraz, chwileczkę, no przecież cię słucham. Nie, ale nie słyszysz, co ja mówię. I teraz po to, żeby raz słyszeć i usłyszeć, to musimy się tego uczyć, naprawdę. To bardzo dobrze, jeżeli małżeństwa przyjadą z krótkim stażem małżeńskim, bo jest im łatwiej i mają więcej czasu, żeby się nauczyć. No nie wiem, jest takie powiedzenie, że człowiek głupi się rodzi i głupi umiera. Przepraszam, że tak powiem, ale no, jeżeli się całe życie uczymy i po 20 latach i po 40 latach mamy te same problemy z dialogiem, no to znaczy coś w tym jest, prawda? Także no, myślę, że no, nie wiem, co mój mąż ma dopowie do tego. Czy ta odpowiedź panią satysfakcjonuje? No powiem tak, no może jeszcze dodam. Było już teraz w Stanach takie małżeństwo na naszych spotkaniach i oni mówią, wiecie co, my ze sobą rozmawiamy, my potrafiliśmy rozmawiać, ale tutaj dostaliśmy wiatr w żagle. Mnie się to tak bardzo podobało, dlatego że ten wiatr w żagle to powinien nam zawsze towarzyszyć, prawda? Przychodzi cisza, a później idziemy do przodu, idziemy z radością, idziemy z tą taką po prostu siłą przetrwania, że razem jest nam łatwiej, że razem lepiej. Czy to wystarczy? Dziękuję. Proszę państwa, możliwość zadawania pytań naszym liderom, Irence Jurunkowi,
długo się chyba nie powtórzy, więc zachęcam Państwa naprawdę, dlatego że ja zaprosiłam, my z mężem zaprosiliśmy Państwa Grzybowskich na wypoczynek. Wierzcie nam, że jednego dnia wypoczynku nie było, bo był Nowy Jork, bo była Pensylwania, bo Częstochowa jest Chicago. Wykorzystujmy ich, bo nie wiadomo, kiedy jeszcze przyjadą. Bardzo proszę. No nie wiem, to w takim razie może ja zadam Jurkowi pytania. Może powtórzę to pytanie, które tam padło. Czy łatwiej jest, czy można procentowo określić, kiedy się łatwiej rozmawia? Po 5 latach małżeństwa, czy po 40? Oddam głos Irence, a potem ewentualnie coś dopowiem. Czy zadająca pytanie zgadza się na to? Mamy takie małżeństwa, które już uczestniczyły w wieczorach dla zakochanych, a potem po roku albo dwóch uczestniczyły w rekolekcjach dla małżeństw i potem uczestniczą w grupie. To jest coś fantastycznego, bo tak jak w szkole uczymy się różnych rzeczy, tak jak w dzieciństwie już uczymy się różnych dobrych rzeczy i te dobre rzeczy ciągniemy przez całe życie, to głębia, do jakiej dochodzimy, jest większa po paru latach. Ale znowu w tej chwili przyszły mi na myśl takie małżeństwa z wieloletnim stażem, które na spotkaniach tych pierwszych rekolekcyjnych odkryły tak wielkie dobro w swoim życiu, które było przykryte szarością codziennego dnia, że właściwie jest bardzo trudno odpowiedzieć, kto skuteczniej uczy się dialogu. Ja myślę tylko, że małżeństwa, które wcześniej zaczynają, im jest chyba łatwiej, chociaż łatwiej. Co to znaczy łatwiej? Bo doświadczenie dialogu sprawia, że stajemy się coraz bardziej wrażliwi na siebie. A jeżeli coraz bardziej wrażliwi, to nie tylko wrażliwi na dobro między nami, ale wrażliwi również na zło. Jeżeli doznajemy porażek w dialogu, jeżeli ranimy się nawzajem, to ranienie tymi samymi, byle jakimi słowami, jakie do siebie wypowiadamy, głębiej nas ranią, jeżeli jesteśmy bliżej siebie niż dawniej. Dlatego niedobrze powiedziałam, że jest nam łatwiej, ale na pewno nasza relacja jest głębsza, więc zależy, czego od życia oczekujemy. Jeżeli oczekujemy od życia i od naszego małżeństwa, oczekujemy, że będziemy blisko siebie, że będziemy naprawdę starać się kochać, to na pewno warto wcześniej zacząć. Nie czekać na moment, kiedy nasze relacje się całkiem popsują, kiedy zupełnie już nie będziemy mogli się dogadać. Wtedy trzeba pokonać daleką drogę do siebie z powrotem. Sieć delikatesów Mantros oferuje ogromny wybór wysokiej jakości produktów importowanych i krajowych. Zawsze świeżego pieczywa, mięs, wędlin, owoców, produktów organicznych i znakomitych wyrobów garmażeryjnych. W każdą środę 15% zniżki dla seniorów. Mantros to jakość i dobre ceny. Zapraszamy do sieci delikatesów Mantros w trzech dogodnych lokalizacjach. Pełna oferta promocyjna na stronie internetowej mantrosdeli.com oraz w gazetach i w punktach sprzedaży.
Wytworne sale bankietowe do 600 osób. Najbardziej udane wesela i najlepsze rekomendacje od zadowolonych klientów. Serdecznie zapraszam do Laundry Manor. Dzwoń 847-967-0966. Dzięki moim rodzicom, którzy wykupili mi polisę posagową, mam spłacone studia i pieniądze na przyjęcie weselne. Ubezpieczyłem biznes, samochód i jet ski u Beaty Kapelskiej. Śpię spokojnie. Dzięki funduszom z mojej polisy nie muszę już dłużej pracować. Babcia wykupiła mi polisę edukacyjną u Beaty Kapelskiej. Nie martwię się o przyszłość. Nazywam się Beata Kapelski i zapraszam do mojego biura oraz biura tłumaczeń Eureka. Ja dodam już tylko jedno chyba zdanie, żeby nie czekać na kryzys i nie żyć przed sobą nawzajem w maskach. Maskach pozorów, dobrych manier, dobrego, wzajemnego, powierzchownego odnoszenia się, a równocześnie z przysłowiowego już zamiatania pod dywan problemów. Warto sprawy, trudne uczucia, które są między nami, nazwać. W ten sposób można je rozbroić. I jeżeli będziemy próbowali wysłuchać się nawzajem i zrozumieć, to naprawdę mogą być wielkie tego owoce. I więź nasza, i będziemy sobie bliżsi, nawet jeżeli od czasu do czasu się znowu poranimy. Na czym polegają spotkania grup i na jakiej zasadzie są tworzone grupy? Na zakończenie każdego weekendu podawane są terminy i możliwości do kontaktu i po prostu, jeżeli zbierze się grupa kilku małżeństw, jest kapłan, którzy mogą to podjąć, to taka grupa powstaje. Po prostu i zwyczajnie. I jest oczywiście program formacyjny. To nie są tylko takie sobie spotkania, żeby pogadać, ale jest normalny, jest określony program, który jest kontynuacją i pogłębieniem tego doświadczenia, którego weekend jest tylko początkiem, impulsem, takim jak gdyby czasem otwarciem oczu, czasem po prostu wewnętrznym odblokowaniem różnego rodzaju napięć, które są w nas. Mogę coś dodać? Może powiem z doświadczenia właśnie tutaj już w Stanach, kiedy właśnie po rekolekcjach mówimy o możliwości uczestniczenia w spotkaniach porekolekcyjnych, bo tak to nazywamy, podajemy blok tematyczny. Z miesiąca na miesiąc on jest w jakimś sensie ciągiem logicznym, ale te spotkania są absolutnie dowolne, są podane tematy i już z doświadczenia wiemy, mamy to doświadczenie, że przychodzi na takie spotkania raz 3 małżeństwa, innym razem 13 małżeństw. Zdarza się tak, że przychodzą widząc temat, po prostu temat spotkania przychodzą. I to jest w dalszym ciągu kontynuacja nauki dialogu. Mamy takie małżeństwo, które praktycznie od 2 lat przychodziło na spotkania porekolekcyjne. Czasami tylko ich nie było. Wtedy, kiedy było 5 małżeństw, oni byli. Wtedy, kiedy było 15, oni też byli. I
tak to się sprawdziło, że oni w tym roku wyrazili chęć bycia animatorami. Oni się nauczyli dialogu między sobą, ale jak sobie przypomnę ich weekend, kiedy jedno z nich było gotowe wyjechać, to serce się raduje, że wytrwali, że są i że dzisiaj chcą dawać świadectwo. To tyle. Czy jeszcze coś? Ja bym chciał zapytać Państwa, czy, bo mówimy o dialogu, o komunikacji, czy jeżeli się nauczymy dialogu w małżeństwie, w związku, czy kłótnia jest właściwym, ma miejsce w dialogu, czy, bo ja słyszałem, że no nie ma związku, nie ma małżeństwa bez kłótni, że kłótnia jest wręcz czasami właściwym rozwiązaniem jakichś napięć, czy jak to właśnie u Was jest? Wszystko zależy od tego, co się rozumie przez kłótnię. My słowo kłótnia zastępujemy słowem dialog. A że zdarza się, że w tym dialogu, jeżeli jesteśmy emocjonalni, jeśli z temperamentu jesteśmy wojowniczy, czasem padają ostre słowa, no to jest raczej nasza słabość, zdecydowanie słabość. Być może są różne teorie na ten temat. My uważamy i doświadczenie nasze pokazuje, że dialog, że nic nie zastąpi wysłuchania, zrozumienia, rozumienia wzajemnego, dzielenia się i przebaczania. Jest taka książka Uczciwa kłótnia małżeńska. W naszym przekonaniu uczciwa kłótnia małżeńska polega na tym, że się wysłuchamy i mamy wzajemną wyrozumiałość na to, że czasem mówimy to, wypowiadamy to ostrym tonem. Ale nie jest to na pewno narzędzie. Myślę, że może ucząc się dialogu, nasza poprzednia kłótnia, której moglibyśmy się poranić, której robimy sobie, zadajemy sobie bardzo dużo przykrości nawzajem, zostaje, jak gdyby przemienia się na nieporozumienia, bo my jesteśmy dwojgiem różnych ludzi i tymi różnymi ludźmi zostaniemy do końca życia. Tak jak kobietą i mężczyzną, tak dwojgiem ludzi z różnymi charakterami, z różnym temperamentem i tego się nie da zmienić, ale to można zaakceptować. Czy to wszystko? Dziękuję. Ja myślę, że w kłótni, nie ma kłótni, jeżeli jest wymiana zdań i wzajemny szacunek. Jeżeli jest pełno impertynencji, wulgaryzmów, których często przynosimy do domu, to wtedy jest kłótnia. Ale jeżeli jest szacunek i nawet ostra wymiana zdań, to nie ma kłótni. To jest po prostu nieuzgadnianie poglądów. No. To jest dialog. Dziękuję bardzo. Ja chciałam Państwa zapytać, czy w ogóle jest możliwy dialog między małżonkami, jeżeli jedno z małżonków nadużywa alkoholu? Powiem tak. Ten dialog jest bardzo trudny, ale wtedy my mamy takie doświadczenia wśród małżeństw, z którymi kontaktujemy się. Zachęcamy wtedy, jeżeli jest to mąż, który nadużywa alkoholu, żeby jego żona skontaktowała się z ośrodkiem Al-Anon dla osób współuzależnionych. To jest bardzo szeroki temat, trudno mi go w tej chwili rozwijać szerzej, ale to jest miejsce właściwe, gdzie nabiera się doświadczenia, w jaki sposób reagować na sytuacje wynikające z nadużywania alkoholu przez męża. I w jaki sposób zachęcić go do tego, by sam podjął terapię. Jeszcze widzę, że jest zdaje się jedna osoba, która chce zadać pytanie, tak? Ja chciałam się zapytać właśnie, jakie były kryteria, jak układaliście właśnie ten schemat tego dialogu małżeńskiego właśnie?
I jakimi kryteriami kierowaliście się, kiedy układaliście cały schemat tego dialogu małżeńskiego? Co na przykład jest ważne, a co jest mniej ważne? Dziękuję. Kierowaliśmy się nieuświadomionymi jeszcze i może niesformułowanymi raczej zasadami dialogu, żeby siebie nawzajem wysłuchać i żeby zło, które jest w nas, które jest oczywiste, zwyciężać dobrem. Zło dobrem zwyciężaj. I to jest jedno z tych świadectw, któreśmy tu zacytowali, że nigdy nie przypuszczałam, ktoś mówi, że w czasie tak krótkiego czasu można sobie powiedzieć tyle dobrych rzeczy. Ale te dobre rzeczy to nie jest prawienie sobie tylko komplementów, ale to jest nazwanie uczuć, które w nas są. O zrozumienie siebie. Chodziło nam o to, żebyśmy wyjechali z tego weekendu bardziej rozumiejąc siebie nawzajem. Sieć delikatesów Mantros oferuje ogromny wybór wysokiej jakości produktów importowanych i krajowych. Zawsze świeżego pieczywa, mięs, wędlin, owoców, produktów organicznych i znakomitych wyrobów garmażeryjnych. W każdą środę 15% zniżki dla seniorów. Mantros to jakość i dobre ceny. Zapraszamy do sieci delikatesów Mantros w trzech dogodnych lokalizacjach. Pełna oferta promocyjna na stronie internetowej mantrosdeli.com oraz w gazetach i w punktach sprzedaży. Wytworne sale bankietowe do 600 osób, najbardziej udane wesela i najlepsze rekomendacje od zadowolonych klientów. Serdecznie zapraszam do Laundry Manor. Dzwoń 847-967-0966. Chcesz zapewnić sobie i swojej rodzinie spokój i bezpieczeństwo? Wybierz Farmers Insurance. Oferujemy tanie i dobre ubezpieczenia na życie, zdrowie, samochody, domy, biznesy i wiele innych. Nazywam się Magda Woroniecki i zapraszam do swojego biura. Pamiętaj, mieć ubezpieczenie, a być dobrze ubezpieczonym, to są dwie różne rzeczy. Zapraszamy już dziś do naszego biura po darmową wycenę. Program jest, korzysta w bardzo dużym stopniu z doświadczeń psychologii komunikacji. Oparty jest na rozumieniu siebie, tego co przeżywamy, jak przeżywamy, nazywaniu w sobie różnych zjawisk, które się w nas dzieją. A o kuchni nie chciałabym tutaj mówić. Rozmawiamy o efektach i o treści. Dodam jeszcze może tylko to, że dbaliśmy o to, aby zapewnić małżeństwom takie warunki i w taki sposób, żeby sformułowane były tematy, abyśmy nie ranili siebie nawzajem. I jak się wydaje, jeżeli uczestnicy korzystają z naszych wskazówek, to się udaje. Tak, wracając ponownie do Państwa słów, jak mówili Państwo o złych wzorach z dzieciństwa, o tym, co tak naprawdę często przenosimy na nasze małżeństwa późniejsze, to jest takim dobrym drogowskazem, żeby nad tym pracować, żeby ten taki moment wyczuwać, żeby, nie wiem, stop, tutaj już jest moja przeszłość i chcąc być innym, jak powinienem się za to zabierać? To jest taką dobrą podpowiedzią. Odciąć się od tego jest bardzo trudno. Odpowiem takim przykładem sprzed
kilkunastu lat, kiedy po długim czasie niewidzenia się odwiedził mnie mój kuzyn i powiedział mi, wiesz, ty w miarę upływu lat stajesz się coraz bardziej podobny do swojego ojca. Po prostu on mnie widywał rzadko, a moich rodziców znał bardzo dobrze. Więc to jest tak, że my się od tego całkowicie nie odetniemy. Ale na to są różnego rodzaju wskazania, wskazówki, na przykład właśnie w tej sytuacji obciążeń z domu, żeby codziennie mówić sobie, co mi się tego dnia udało. Nie mieć pretensji i wybaczyć rodzicom. To jest coś niesłychanie ważnego. Ja mówię z wielkimi skrótami tutaj. Hasło po prostu. Chodzi o wybaczenie rodzicom, zrozumienie ich, skąd się brały różnego rodzaju trudności. I przede wszystkim wierzyć, że pomimo, że jest nam trudno, mnie jest trudno w relacjach z moim współmałżonkiem, to, że Pan Bóg potrafi, może poskładać nas w całość, jeśli my Jemu zawierzymy i Jego podpowiedzi będziemy się Jego podpowiedziami, które przychodzą, zwłaszcza jak się modlimy, przychodzą, jeżeli będziemy się kierować. To może, tak w największym skrócie. Może też dodam. Pamiętam, bardzo nie lubiłam zachowań mojego taty. Chociaż był szlachetnym, dobrym człowiekiem, ale myślę sobie, Boże, ja już taka na pewno nie będę w swoim małżeństwie. I pamiętam, któregoś dnia mój Jurek mi mówi, robisz się taka jak twój tata. Wyobraźcie sobie moją reakcję, już nie powtórzę. Ale co ja wtedy zrobiłam? Pomodliłam się, właśnie tak jak Jurek mówi. Poszłam, mówię, Boże, czy to prawda? Jeśli tak, to pomóż mi, Ty jeden możesz mnie zmienić, bo na pewno nie mój mąż. I modląc się do Pana Boga, myślę, że to była jedyna droga, że Pan Bóg mógł mnie przemienić. Bo oczekując, że na skutek naszych uwag nasz współmałżonek się zmieni, to chyba utopia. To na pewno utopia, bo jeżeli chcemy zmienić coś w naszym małżeństwie, w naszych relacjach, to tylko zmieniając siebie, swoje nastawienie, swoje widzenie spraw, swoje widzenie współmałżonka, jego obraz. I warto dociekać prawdy, warto dociekać tego, co naprawdę istnieje, co naprawdę jest, a nie tylko co mi się wydaje w pierwszym odruchu, na podstawie moich przykrych na ogół uczuć. Bo jeżeli na podstawie przyjemnych, no to jest jakoś tak bardzo gładko i pozytywnie. Natomiast na podstawie przykrych uczuć bardzo często kształtujemy obraz wykrzywiony. Docierać do prawdy, do prawdziwego obrazu, do dobra, który stworzył w nas Bóg, jest przygodą życiową. Jest przygodą, fantastyczną drogą przez życie. Bo małżeństwo jest w ogóle przygodą życiową. Piękną. Choć wcale nie trudną. Nie jest łatwą, jest trudną. Ja rozumiem, że małżeństwo jest przygodą i że na tych warsztatach nauczymy się bardziej komunikacji, ale właśnie interesuje mnie strona praktyczna. Jak wyglądają te warsztaty? Przyjeżdżamy i co? Jak to wygląda? Jak to wygląda w praktyce? Bardzo zapraszamy przyjechać i doświadczyć. Razem z mężem. Można pytanie zadać? Oczywiście, przepraszam, są oczywiście pewne warunki graniczne, to znaczy trzeba być we dwoje, bez dzieci, tylko we dwoje, ale oboje na całości programu. Zachęcamy do tego, żeby się nie spóźniać, bo jednak na początku jest najpierw powiedzenie, jak to będzie się odbywać, więc prosimy nie stwarzać prowadzącym kłopotu, że osobno komuś trzeba będzie tłumaczyć. Także od początku do końca zapraszamy na całość programu. Można zadać pytanie.
Jakie małżeństwa do Państwa się zgłaszają? Czy są to młodzi ludzie, czy są to starsi małżonkowie i czy jesteście Państwo dla nich mentorami? Nie usłyszałem ostatniej części. Już jesteśmy dla nich mentorami. Jesteśmy przede wszystkim zwykłymi małżeństwami i w czasie takiego weekendu jesteśmy także uczestnikami. Także w tym uczestniczymy i także odkrywamy coś dla siebie. Prawie w czasie każdego takiego weekendu animatorzy ci prowadzący odkrywają coś nowego dla siebie, ponieważ my się zmieniamy i przeżywamy różne sytuacje, w których różnie reagujemy. I to jest nasze świadectwo. My jesteśmy świadkami, że dialog jest możliwy. A zgłaszają się różne małżeństwa. Najmłodsze miało, o ile ja dobrze pamiętam, 2 tygodnie małżeństwa za sobą. I było to dla nich bardzo ważne przeżycie i doświadczenie. Najstarsze małżeństwo, 52, a ktoś mi chyba ostatnio pisał, że 54 lata stażu małżeńskiego. Dlatego, że my swoim, naszym, my, znaczy animatorzy, to nie my tylko, tych par jest około 200 w sumie w stowarzyszeniu i 70 kapłanów, którzy z nami współpracują, którzy są członkami stowarzyszenia. Dzielimy się swoim doświadczeniem w taki sposób, żeby każdy uczestnik mógł się odnaleźć w nich swoje problemy. Dotykamy problemów słuchania. Jeżeli my mówimy o wzajemnym niewysłuchaniu się w jakiejś dziedzinie, to uczestnicy odnajdują swoje sytuacje swoje problemy. Chyba można dodać jednym tchem, że to nie tylko różne małżeństwa ze względu na wiek, ale też różne małżeństwa ze względu na wykształcenie, na ilość dzieci, na też na stopień zaangażowania religijnego. Prawda? Też takie małżeństwa, które są daleko od kościoła, czasem i niewierzący przyjeżdżają, ale też małżeństwa, które bardzo są zakorzenione w kościele, które pracują nawet w instytucjach kościelnych. Chcieliśmy bardzo serdecznie Państwu podziękować za przybycie. Podziękować serdecznie naszym gościom, Państwu Grzybowskim i Państwu Florczykom. My także bardzo dziękujemy Państwu za uwagę, cierpliwość, za tak długie wytrzymanie z nami. Jeśli tam jeszcze coś z tego, co mówiliśmy, jest zainteresowanie, to tam daj się jeszcze jakieś kilka książek zostało do wzięcia. Bardzo Państwu dziękujemy. Sieć delikatesów Mantros oferuje ogromny wybór wysokiej jakości produktów importowanych i krajowych. Zawsze świeżego pieczywa, mięs, wędlin, owoców, produktów organicznych i znakomitych wyrobów garmażeryjnych. W każdą środę 15% zniżki dla seniorów. Mantros to jakość i dobre ceny. Zapraszamy do sieci delikatesów Mantros w 3 dogodnych lokalizacjach. Pełna oferta promocyjna na stronie internetowej mantrosdeli.com oraz w gazetach i w punktach sprzedaży. Wytworne sale bankietowe do 600 osób. Najbardziej udane wesela i najlepsze rekomendacje od zadowolonych klientów. Serdecznie zapraszam do Laundry Manor. Dzwoń 847-967-0966. Dzięki moim rodzicom, którzy wykupili mi polisę posagową, mam spłacone studia i pieniądze na przyjęcie weselne. Ubezpieczyłem biznes, samochód i jet ski u Beaty Kapelski. Śpię spokojnie. Dzięki funduszom z mojej polisy nie muszę już dłużej pracować. Babcia wykupiła mi polisę edukacyjną u Beaty Kapelski. Nie martwię się o przyszłość. Nazywam się Beata Kapelski i zapraszam do mojego biura oraz biura tłumaczeń Eureka.